Bartku, to nie nadmiar kartek, a bezpośrednia czerwona kartka otrzymana w meczu w Białymstoku przed tygodniem, tymczasem na dzień dobry. Czasami bramkarze tak wybijają tą piłkę, bo nie mają komu zagrać tutaj. Wydaje mi się, że Kolar rzeczywiście chciał. Ale... Leszczak! Do zastawnika! Znakomita dwójkowa akcja, napędzona wcześniej przez Pawła Burniaka. Bielszczanie już w drugiej minucie spotkania obejmują prowadzenie 1-0. Ale kapitalnie zachował się teraz Sebastian Leszczak. Z drugiej strony pamiętajmy, i Rekord, i Konstrakt są zaangażowane w grę w Pucharze Polski. Zresztą między sobą ten decydujący mecz w przyszły piątek. Ależ teraz bomba Leszczaka. Aktualnie z dorobkiem 28 punktów drużyna dzisiejszych gości. Piętą do Korsunowa, Michał Marek. Myślę, i Rakic, i Korsunow wcześniej powinni tę akcję zakończyć bramkami. Przybył! Dobrze, czujnie ustawiony Krzysztof Iwanek w bielskiej bramce. Coraz bliżej Bielszczanie bramki Kolara i tym razem już nie ustrzegli się błędu gracze z Bochni. Siergiej Korsunow w szóstej minucie zdobywa gola dla bielskiego rekordu na 2-0. Ale świetny teraz ruch Korsunowa, on zostawił tą piłkę piętą. Raptem paręnaście dni temu doszło do zmiany na stanowisku trenerskim BSF-u Bochnia, ale oto Michał Marek. Brakło chemii, nie wiem, nie będziemy dociekać, to nie nasza kwestia, natomiast odnotowujemy kolejną ofensywną akcję z udziałem rekordzistów. Coraz szybciej cyrkuluje piłka między Bielszczanami. Ponownie Popławski. Z dystansu! Stefan Rakić i poprzeczka ratuje drużynę z Bochni od niechybnej utraty trzeciego gola. Ja lubię, jak ten piwot zachowa się tak samolubnie. Mrarek i znów poprzeczka! Poprawka Rakicia broni Kevin Kolar, ależ dzieje się pod bramką Bochnia. Przy linii bocznej zastawnik. No i strzelecka próba. No, wolterowska myśl trenera rekordu. Lepsze jest drogiem dobrego, tymczasem czy tam było zagranie rekord? Nieistotne, bowiem w 17 minucie meczu na 3-0 dla bielskiego zespołu gola zdobywa Mikołaj Zastawnik. Dublet Mikołaja Zastawnika, no w kontekście rekordzistów dobrze, że ta akcja tak się skończyła. Myślę, że jeżeli... Uniknęliśmy kontrowersji. Tak jest. Myślę, że sędziowie też są... I oto Mikołaj Zastawnik w tej samej 17 minucie meczu po asyście Sebastiana Leszczaka podwyższa prowadzenie gospodarzy na 4-0. A może dlatego teraz Paweł pojawił się na pozycji pivota. Ale współpraca jest. Artur Popławski, ale znów widowiskowa. Budniak i piłka w siatce. Odpowiedź Magica na trafienia Mikołaja Zastawnika. Budzyn sprawdził dyspozycję w bramce. Rzut rożny dla Bielszczan. Przypomnę drugim rozjemcom. Tymczasem Janik Korpel, nie wiem czy do końca zamyślę Bielszczan było takie rozegranie tego stałego fragmentu. Podwojone krycie przy Michale Marku, ale nic to nie dało, bowiem znakomicie uderzył. Przydałaby się jeszcze dla mentalu, dla podbudowania bramka, tak jak przed momentem. A że Bielszczanie potrafią używać tej broni, jaką są stałe fragmenty gry, przekonaliśmy się już choćby w trakcie tego spotkania. Łukasz Biel. Artur Popławski. Piłka gdzieś zatańczyła w okolicach. To zaraz skrócony kąt przez Kevina Kolara, który wyłapuje piłkę po uderzeniu rekordzisty. Jedziemy w drugą stronę. Waryłkiewicz. Przesuwając na prawidłową regulaminową odległość defensorów BSF-u, arbiter. Krótko Popławski z Bielem, ten nie dokładnie, ale już przy piłce Zastawnik. 3-1, Bielszczanie. Przypomnę gracze. Świetna piłka teraz od Marcina Czecha. Matras. Okazja dla BSF-u, doskonała interwencja. Świetnie Iwanek. I Łukasz Biel z metra, może półtora. Po 18 kolejne dwa mecze opolskiego Dremana. Tymczasem z linii bramkowej po asyście Łukasza Biela. W 37 minucie gola numer 7 zdobywa Jani Korpela. Znów klaruje się ciekawa sytuacja dla Bochnian i oto trafia w 38 minucie Piotr Matras, gol numer 1 zespołu gości w tym spotkaniu. W istocie ostatnie zagranie Wojciecha Przybyła, 7-1, bielski rekord. Świąteczną, wielkanocną sobotę pokonuje BSF Bochnia, imponując przede wszystkim znakomitym stylem gry, tempem, intensywnością w pierwszej części tego meczu. Myślę, Bielszczanie zadowoleni, gracze z Bochni, myślę, zakładali, że punktów muszą szukać gdzieś indziej. No, statystyka jest
rzeczywiście zdecydowanie na korzyść rekordzistów i myślę, że oni teraz mają spokojne święta i mogą przygotować się do tego arcyciekawie zapowiadającego się pojedynku tutaj w Bielskiej Hali w przyszły piątek w półfinale Pucharu Polski z Konstraktem Lubawa.